lecz nie wszystkim pomógł los. Wrócić z leśny dróg, gdy kwitły łzy. Szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już. Jako twórcy reportaży historycznych Wyklęci czy Przeklęci jesteśmy zwolennikami idei żołnierzy niezłomnych. Mój ojciec za działalność w organizacji niepodległościowej Wolność i Niezawisłość był więziony w PRL przez 9 lat i 8 miesięcy. Nie może być tak, że razem z generałem Fildorfem Nilem, rotmistrzem Pileckim, Inką, honoruje się postacie, najdelikatniej mówiąc, kontrowersyjne, jak na przykład Józef Kuraś Ogień. Niemoralnym jest dawanie nam, Polakom, za przykład tej ciemnej postaci. W ramach cyklu filmów o zbrodniach Józefa Kurasia Ognia i jego ludzi przybyliśmy dzisiaj do domu pana. Przedstawiłby się pan, jak się pan nazywa i jakie są związki pana taty z Lampartem i z Armią Krajową? Nazywam się Stanisław Zapała. Urodziłem się 24.09.1943. Mój tata służył w AK. Franciszek Zapała. Pseudonim Niedźwiadek, służył pod swoim bratem Julianem Zapałą, major pseudonim Lampart. Tata pana został zamordowany przez ogniowców. Jak to było, opowiedziałby pan? I skąd pan ma te informacje? Z tego, co mi mama opowiadała, dostał powiadomienie. Już oczywiście tata się ujawnił, bo to było ujawnienie, wtedy już partyzantki się wszyscy poujawniali. No, ogień jeszcze działał. To już nie jako dowódca partyzantki, tylko dowódca bandy ognia. No i tata dostał powiadomienie, żeby się zgłosić tam, że pilna sprawa jeszcze, no nie przypuszczał, że już nie wróci. No i poszedł na to spotkanie gdzieś tam i nie wrócił. Oczywiście nie wrócił, nie jeden, drugi, trzeci tydzień. No to mamę zainteresowało, no i były poszukiwania sąsiadów, znajomych. Wszystkich, że go gdzieś znajdą. Że go gdzieś znajdą, no ale nie znaleźli. Dotychczas nie leży na cmentarzu, bo nie odnaleziono zwłok. A w którym miejscu szukano? Szukano mniej więcej pod Bondel Kurierem, nie? Po tych trasach, gdzie... No bo tam wiedzieli, gdzie te spotkania mieli, że mniej więcej albo tu, albo tu. Po tych trasach kurierskich nie udało się. Znaczy się szukali w tych miejscach, gdzie przebywali ogniowcy, tak? Tak, gdzie przypuszczalnie by mógł tam... No, do nich dotrzeć, tak? Do nich dotrzeć. Czy kogoś podejrzewaliście? Pierwsze podejrzenie to było, bo tam też z Koniny służył taki Kozyra. No, on później wyjechał gdzieś tam na zachód. Także raczej takich stuprocentowych podejrzeń no to nie było, tylko no, że to no, na rozkaz ognia było to wykonane, wszystko zrobione. A teraz tata wziął z sobą jakieś dokumenty, jak się tam wybrał do tej bazy ognia? Wziął coś z domu z sobą? Coś tam mama mówiła, że mu kazali coś tam wziąć, jakieś dokumenty, no ale nie wiedziała, jakie te dokumenty. Wziął jakieś dokumenty. Przedstawiane informacje pochodzą z książki majora Włodzimierza Budarkiewicza pod tytułem AK na Podhalu. W okresie rozwiązywania pułku dowództwo rozesłało do dowódców batalionów
wystawione in blanco zaświadczenia dla awansowanych i odznaczonych według wzoru. Pierwszy pułk strzelców podhalańskich, miejsce postoju dnia i tutaj data, komendant główny rozkazem z dnia ze stycznia 45 awansował pana do stopnia i tutaj wpisany stopień ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 45. Dowódca pułku borowy i podpis dowódcy oraz drugie zaświadczenie o treści. Pierwszy pułk strzelców podhalańskich, miejsce postoju, dnia na przykład 25 stycznia 45 roku. Dowódca grupy operacyjnej Śląsk Cieszyński rozkazem dziennym z dnia 20 stycznia 1945 nadał panu Krzyż Zasługi z mieczami za ofiarną i pełną poświęcenia pracę dla dobra Polski. Dowódca pułku borowy i podpis dowódcy. Nie wszyscy dowódcy zdążyli zaświadczenia wypełnić i wydać. Dowódca 4. Baonu Lampart wydał tym, którzy jeszcze z nim byli na Ciepielowej Polanie koło Forendówek. Resztę zaświadczeń zabrał ze sobą do Poręby Wielkiej w gminie Niedźwiedź. Żył w ciężkich warunkach materialnych, nękanych przez chorobę i UB. Zmarł w 1964 roku. Jego brat, Franciszek Zapała, w 1946 roku otrzymał od ognia wezwanie do stawienia się u niego w obozie. Wezwany poszedł do ognia, zabierając przy tym ze sobą druczki zaświadczeń bez wpisanych pseudonimów dla odznaczonych krzyżem zasługi z mieczami. Franciszek już do domu nie wrócił. Został przypuszczalnie przez bandę ognia zamordowany. W 1978 roku jeden z członków bandy ognia, rodem z Waksmunda, zgłosił się w zarządzie koła Zbowit w Nowym Targu i prosił o zweryfikowanie odznaczenia go brązowym krzyżem zasługi. Przedłożył przy tym zaświadczenie z wpisanym pseudonimem, podpisane przez Borowego w styczniu 1945 roku. Był to jeden z druków zabranych Franciszkowi Zapale przez ognia. Ten Łogiej do nas ciągle i gadał do Jurka, ja im z Jula gadałem. I on tak gadał z niedarmami. To ciągle chodził ten Łogiej do nas. I ja czemu jak najlepszego brata, gadał Jurkowi. No. Ja czemu jak najlepszego brata. I potem jeszcze kumplował z Niebosykiem. Z tym, Frankiem, no. Kumplował w Jeniewym, kumplował. I skoro potem on chciał, żeby mój Julek podpisał ten papier. Ten papier. Tak. Co jego nazwisko. Tak. Jakieś. Tak, żeby to... Przez Julka przeszło na ognia, a on chciał, Julek by był podpisał. I no Niebosyk nie dał. Niebosyk nie chciał. Nie dał absolutnie Julkowi. Gadał, że ty jest może źle w głowie i absolutnie nie będzie. On się wściekł i oto na Niebosyka, że on sprzecał i temu go kazał zastrzelić. Potem kazał Kozerowi, żeby go zastrzelił. Wiedzę jak było, no. On przyszedł, dostał list. Że ma się zgłosić. Dostał list, bo list przyniósł Kozera. Krogulec, ten, nie? No, ten, przyniósł ten list. Józek. No, i ona oglądała babce. Ludwik, nie? Ludwik? On już nie żyje, Ludwik. On, brat tego. Krogulca brat, aha, no. Przyniósł ten list, no i babka przeczytała ten list i cisza do pieca. No, ale to... I potem przyszedł Niebosyk i babka mu gadała, masz tam piecu list. On przeczytał ten list i gadał. A nie spalił się? Ale... Nie, bo się nie paliło, bo to był piec taki. To nie było w zimnie. No i przedaje i on gadał mu tak, że masz tam list piecu. On by on ten list przeczytał, gadał, ale co on, gadał tak, co on mi to pisze tu? Gadał, co on mi to tu pisze? Wiesz, na łogu, bo ten list był od ognia, wiesz, no przyniesiony, ten Kozera go przyniósł. No. I gadał tak, że to, co on mi tu pisze, jak go przeczytał, i gadał, ale ja tam pójdę jutro,
które się tam z nim wygodą. A ja mu godzą tak, bo ja mu na jedno godzę. Godzą mu tak, nie pójdzie znika, bo na groniku z Boże godzą na pokosach i trzeba zgrabić, godzą. A on godzą mi tak, ja sobie wejdę, wygodzą się z nim i wrócę się zaraz. Siatka nadawała na tego ognia, że coś tam po prostu, że nie, no, jakby no, niesłusznie no, go zabił, tak, nie? Tak, tak. I on to, jak poszedł i nie doszedł do tego ognia, do wygazowania się i do drzewo kropli. I jeden dzień go nie ma, nie przysadł do chałupy, drugi dzień go nie ma i trzeci dzień go nie ma. I ja mówię, kałąś to się obraca, ale czasy. A babka goda, ćwoze, bo miał iść do ochotnicy do Julka, to może poszedł do Julka goda. Potem miał posłana z ogrodu, bo taki był okropny kolega smaciarz, Jasiek, jego i Stasek, tacy koledzy byli straszni. Miał posłana do tego smaciarza i goda, nie wyskał, on się to obraca, ale czasy. A on mi goda tak, nika się nie obraca. Godo, bo on już nie żyje. A ja go nam co opowiadał? Godo, co ty to godo, że nie żyje? No nie żyje. No ja przyszedł do chałupy i godo matce, że tu gardy nie ma, godo bohostnicy. Godo, bo tu, bo już pono nie żyje. A babka godo, opowiadasz takie bzdury. Kto się takie bój dopuścił? Za co by go to strzelali? Godo. Zaczął by go to strzelali, babka na mnie gada. No i potem z ochotnicy przyszedł od Julka i gada, że go nie było, ani wcale go nie widzieli w ochotnicy. Bo każdy go widzieli, a go nie zaznał. Po drodze zostały. No. To były czasy rzeczywiście. Pokarmili się, po braterska krew się musiała przelewać. Jedy potem ten kwazerato w jego butach chodził przy okrębi i co, bo miał te, ciągle chodził w takich butach, w oficerkach, nie bucy. To on potem kwazerato w tych butach chodził, to jest ta zaraza ściekła. Raz przyszedł do nas i powiedział tak, żeby się uspokoić, bo jak będę gadać dużo, to mnie to samo spotka. Ja godom, a ty chamie, wtrętny, ty godom, ty. I on godom, żeby się uspokoili, bo to. A raz przywiedli, bo nie skoraj gadacie, jakiegoś, co robił w robce, czy katar robił, nie wiem, chłopa. Taki fajny chłop był. I kazali mi ją otworzyć z terenu w starej chałupie. No. A ja godom, po co kozeraj ten, ja ten kozeraj, jak otwala sztoko. To sutarze, no a oni przywiedli takiego chłopa ci możliwego, powiązanego tu do zatku. I kazali mu legnąć się na ten betonie w sutarze, że ja uciekła, bo nie chciała patrzeć. By zamykali sutarze, no i tak go bili. Potem go wzięli pod las i w drodze go kropli, też zabili takiego chłopa. Ta baba potem przywoziła, do nas pyta się u niego. I ja godom, no i panu opowiadał tak, zobacz, godom, do te baby goda. Ona to krzycała, taką młodą baba była zgrabna. Tak krzycała okropnie. I godom, po co on to poszedł, po co tam poszedł, godom. Ten kozerat, potem zdech teraz, jak pies zaraza, ten nie mógł zdechnąć. Krakowski IPN przeciwstawia etos żołnierzy pierwszego pułku strzelców podhalańskiej Armii Krajowej zbrodniczej działalności oddziału Józefa Kurasia Ognia. Nie można wytłumaczyć, ignorować, czy też w dalszym ciągu usprawiedliwiać, bagatelizować i ukrywać kryminalną przeszłość Ognia i jego oddziału. Ogień nagradzał i awansował swoich ludzi za grabieże ludności cywilnej, uwagi na przechwycone od nich kosztowności, zagrabione mienie i pieniądze. Wszystkie podległe mu oddziały zobowiązane były do przekazywania dla Ognia połowy zagarniętych kontrybucji, pozyskiwanych towarów i kosztowności. Każdy, kto nie wywiązał się z tego obowiązku, był rozliczany przez tzw. komisję szybko wykonawczą,
co kończyło się zazwyczaj śmiercią. Wprowadzony terror spowodował, że ludzie bali się ognia w takim stopniu, jak i UB. Myśli z matką Woskozę, żeby przyszedł, nie przyszedł. No i tam pod lasem Juhasa było na Jaworzynie. I ogadam tam, żebyśmy wiedzieli, no kiedy to może by go poznała, jak on to tam leży i to, ogadam, to by mi goś przywieźli do Hałpy. A tam, no, na tym Jaworzynie, tak przy drzewie było, no, taka kartka napisana, że tu spoczywał, ten zapała. I ogadam, tak, to przecież zajechała, on mi go do palec. Ja go co może tu leży kany, a on go do, tu nie leży, bo przypatrz się, takie były trzy rzędy, były baby, chłopy, wszystko postrzelane. No ale kany Maryś poznał, kany, pełno trupów, tam baby były też rozstrzelane, gałusiami przywiózę, przyprane, no i pełno to szczanka z głowy była, no i kozarz go poznał. Ja mówię, to nie, on to nie jest sługa, mój garda, absolutnie to nie jest sługa. I on mówi, że pójdziemy tam, będę, ja gadam, może tam. I co z tego? Jest pełno było tych niebosyków, ale poznasz go? Nie poznasz go, no, bo przecież już to leżał w buzy. I zanim my go, ja go szukała, gadam, no to już długo leżał i poznasz, jak się zmienił. To na tych gmłakach to tyle było tych zabitych, no, przez na, tego ognia? Tak, no bez niego tam. To ile tam mogło być tych ciał? Dużo? Ileś myślała, że tam będzie? Tak, było tak. 3, 4, 5, 6 w jednym rzędzie. A w drugim było 8. Tak, w drugim rzędzie położone tak. Bo... No to teraz to tam szkielety będą do tej pory, nie? Ja wiem, jak tam były zagrzebnicy i nie zagrzebnicy. A kto by ich grzebał? Może później kto przykrył albo co, bo to się ciała zwierzyna zjadły. Albo gady zjadły, no. No bo jak inaczej? No i to mówi, że to były baby i chłopy? Baby i chłopy były. Taka zrobki, co tu chodziła do nas, ta kochanka była. A ona kontakt trzymała z papieżem Antonim. Tu przychodziła za cera do nas, to też tam leżała. Też tam leżała? Na musiejko uzbrojono. To ja jej już poznała, że ona leży. Ja. Ten pewnie mogę i za naprawdę. Ja jak przychodził do nas, a ja nie zawodzę jak się z Jurkiem całował i jego bez niebosykiem. Wiesz, ja są moi najlepsi bracia moi, a potem co im zrobić. A ten kozera był taki, też jego, ja bym tam też tak, i no, on strzelał. Zaraz w roce jakoś babo wisał. 3 razy ją wisał, nie chciała odpaść i mogła się odpaść, to za tym razem ją z całą wiesił. To. Draństwo, nie? Takie draństwo. A po naszym niebosyku, to przecież ten kozera Olewy, bo miał takie oficerki, po Jurku jestem. No. Chodził w tego oficerka, to potem kozera chodził w tego oficerka, przecież ja mogłem, że potem jak był rodzaniec i przysadał nas, ta matka jego na ten rodzaniec, ja ją nie chciała puścić w Alpy. O, Gonomis, kto przychodzi, co niech przychodzi, ale bez Benoha sąd. A ona dopiero taka gada, a czemu? Gonom, bo was syn Gonom zabił, Gonom, mojego gardzu Gonom. A pan słyszał o tym, że w tetce ognia znaleziono legitymację samopomocy chłopskiej na nazwisko Franciszek Zapała, czyli tata musiał gdzieś działać w spółdzielni, tak?
To tego nie wiem, naprawdę, bo mi ani mama nie mówiła o tym, no nie wiem, nie będę gadał, bo... No bo ogień likwidował wszystkich tych, którzy zakładali te kółka rolnicze, sprowadzali zboże z innych terenów. No przeszkadzał. I on tutaj chciał stworzyć sobie swoją taką rzekomą republikę, jakby na swój sposób, nie na sposób demokratyczny, nie na sposób taki jakiś inny, tylko na sposób taki własny, żeby on był królem, panem. W Kościółku miał jednego czy dwóch takich zwolenników, w każdym razie nie Jakowców, w Szczamicy chyba jednego też miał takiego, no zorganizowali te posterunki, ale to się później jakoś wszystko rozkruszyło. Jedna jest rzecz, że on dosłownie ludziom, ci jak już poszedł do gór, to ludziom dosłownie zabierali. Przyszli, zabrali krowę, zabrali świnie, na przykład, tak, weźmy Krościenko samo. No, wiadomo, że przecież od razu powstała administracja gminna, straż to była z wojny jeszcze, straż pożarna, bo ona stale ma prawo bytu. I powstał tak zwany Związek Samopomocy Chłopskiej, który organizowali, chłopi zrzeszyli się, składali się po kilka groszy, jak to kto miał tych okupacyjnych tych pieniędzy. I oni się poskładali i założyli spółdzielnie, żeby sprowadzać towary, nawozy, żeby sprowadzać materiały, żeby sól sprowadzać w pierwszym rzędzie. To był taki związek, co się poskładali ludzie, tam nikt państwo grosza do tego nie dało, prawda. I oni, bo powstał sklep, sprowadzili buty, sprowadzili żelazo, cement dla ludzi sprowadzali, prawda. To oni przyszli, co ci, co w nocy, w dzień posprowadzali, prawda, to na przykład cement, to przyszli w nocy zabrali. I to takie jego popleczniki, prawda, to później na jarmarku sprzedawali, cement albo żelazo, materiały sprzedawali. I tam prezesem był pan Kołodziejski, to był przedwojenny plutonowy czy starszy sierżant z KOP-u, z Korpusu Ochrony Pogranicza, on się ożenił w Krościenku i on był takim głównym prezesem, a ze Związku Chłopskiego był Jan Klamerus, to był ludowiec, u którego przed wojną bywał Witos, prawda, ze Stronnictwa Ludowego PSL, prawda, u którego bywał Witos i tam było, tam w koło, Witos miał w Krościenku koło swoje ludowców, którzy go popierali, prawda, i to mocne koło ze Polskiego Stronnictwa Ludowego. No to ci pewną noc przyszli, zabrali, i to Harneś zabrał tego prezesa Klamerusa, zabrali mu, w pierwszą noc zabrali mu konia i oczywiście sprzedali tym Ćwiertniewiczom, bo Ćwiertniewicze tam właśnie cały ryj wodzili w Krościenku. Jan, Józef i Roman, to oni byli z ogniowcami, prawda? I tego Klamerusa powiesili, tego prezesa Stronnictwa Samopomocy powiesili pod Księżym Lasem na Powrozie. On by się był może uratował, bo ja go później zdejmowałem z jego synem, z tego, bo jak jest taki telefoniczny ten podwójny słup, to taka poprzeczka i to przed tą poprzeczkę zaczepili tu. On by się może by uratował, żeby było wcześniej to auto z Nowego Sącza przyjechało tam, bo on dotykał palcami, powróż się naciągnął, dotykał palcami, żeby się uratował, ale się pierony kapli, aż przyszedł i strzelił mu z tyłu głowy i zabił go, także już nie było, myśmy go później oglądali, ja my rano go ściągali, prawda, to miał przestrzelone tutaj, a ten sąsiad, który tam był, koło niego mieszkał taki Kuba Góral, on tam taki starszy, też dawny baca, wtedy miał 90 parę lat, to opowiadał, panie, chłopcy, on dotykał palcami, żeby się był trzymał, bo ja to widział.
na tym, bo by się było, a szkoda było chłopa, bo dużo, dużo zrobił. Ani centa nie wziął, tylko zorganizował 3 sklepy, prawda. I za to go, za co? I jego zabili, prawda, zamordowali. Mało z tego. 2 lutego poszli, w 1946 roku była ładna zabawa, poszli do tego kołodziejskiego, do tego starszego sierżanta skopu, przedwojenny. Poczciwie człowiek pracował w księgowości i księgowość prowadził. Poszli i zastrzelili go w tym w domu, na własny, na oczach synów, a synowie było, jego żona Stanisława prowadziła tajne nauczanie za okupacji. Uczyła swoich synów, uczyła młodzież, bo ona nauczycielką była, prawda? I to ci 2 synów, Zygmunt i Adam, oni się uczyli i zdali, po wojnie zdali egzamin matury, poznawali. Jego chłopa taki piękny, chłop wysoki, ładny, i zastrzelili go we własnym mieszkaniu. Kupa, to bardzo jest, to jest zbrodnia jedna i druga. Mało z tego. Też jakoś przed wiosną 1946 roku wrócił z Niemiec Marian Kordeczka, ładny kawaler, dosłownie rolnik, on tam pracował trochę u Żydów, trochę tego, ale piękny kawaler, ładny, przyzwoity gość. Przyszli do niego, bawił dziecko u kołodzieja, u sąsiada. Przyszli, tylko sobie przywiózł różne rzeczy z Niemiec, prawda, jak to wracał, no to było do skóry, takie ubrania, nie ubrania sobie przywiózł. Bez niczego, do dziś dnia nie wiemy, za co jego ogniowcy zastrzelili. 4 na Tylce. Dida, nawet dalsza rodzina z moim wujkiem, jakaś rodzina, co był proboszczem, był w Czarnym Potoku, Dida. To jakaś dalsza tak rodzina. Ładny kawaler, prawda, na tym i w sierpniową noc poszli do jego, do mieszkania do niego. I chłopa wyprowadzili na ogród i na ogrodzie go zastrzelili, chyba ze 6 go zabili. Te cztery morderstwa są nieuzasadnione. Za co? Ja już nie mówię, żeby był, jeździł do Nowego Targu na bezpiekę, żeby zdradzał, żeby cokolwiek żeby robił, ale za nic zabić chłopa, no za to, że był prezesem samopomocy chłopskiej, za to, że ten pracował w księgowości, to jest raz, a Kordeczkę za co zabili, a Dydę tego Staszka, za co? Bogu ducha winni ludzie. Bogu ducha winni ludzie. Żeby, ja sobie nie wyobrażam, jakby Lampart robił takie numery, co się nie zdarzało. Musiało być wszystko sądownie udowodnione, nim skazać, nim go rozstrzelali. Przecież ja z Kukułką często rozmawiałem i w czasie wojny i po wojnie, bo w Ładuniu było to od tej roboty, prawda, na tym, to mówi, to nie tak jest zabić za nic, tak przyjść i strzelić, to by z dowództwa by przyszli, to by mnie sprzątli, prawda, ja bym coś zrobił, to, no a to ci się przyszli do domu i rozłupali chłopa, bo dzieci zostały, rozłupali. Mało z tego, temu prezesowi na drugą noc przyszli, zabrali krowę i został bez krowy, bez konia, bez niczego, wdowa została i ten mój kolega z tego roku, co i ja, prawda, cośmy razem do szkoły chodzili, no i zostali bez, i to na przedwiośniu, bo to w maju było, ani obsiewków, a to przecież nie było tak teraz, żeby poszedł po chleb kupił, tylko trzeba było zasiać, trzeba było zebrać i ziarno zawieźć do tego, uchować krowę czy świnie, bo to było wszystko, wyniszczony kraj był ze zwierząt, ze zboża, z drewna, ze wszystkiego był wyniszczony kraj. I zostawili tak na tym, to jakoś sąsiedzi się poskładali i tej biednej wdowie tam, prawda, i Jaśkowi pomogli, prawda. Przyszedł do mnie mój Marian, ojca mi zabili, prawda, na tym. Ja słyszałem w nocy, bo na dole byłem na tym, że ten, i pojechali mnie, wzięli od Ciesielki konia, od Gabrysia i pojechali mnie tam pod Księżylac, jak się na Nowy Sącz, to Księżylac taki za Kościenkiem jest, w stronie Tylmanowej. I tam mi ojca ściągli na furmankę, zawieźli do Kostnicy i tam my go pochowali. Szkoda chłopa, naprawdę zasłużony, wiem, na literaturze pisze o nim, taki był ludowiec na tym. No. I te 4 morderstwa są do dziś dnia, ja to wcale wspominam w różnym
jakikolwiek, to zawsze pisze o tym, bo to była zbrodnia ogniowska, prawda. Podpuścili, a tego konia to sprzedali handlarze ognia, pieniądze tam nie wiadomo gdzie, krowę zabił Romuś, ten rzeźnik zabił, mięso rozprzedał i... No. Rzeźnik? On się nazywał? Nie, on był rzeźnikiem. Rzeźnikiem. Jak się nazywał? Ćwietniewicz. Ćwietniewicz. No. On no to zabił, prawda, i mięso sprzedał, i pieniądze zabrali, no i takie były ten. No, to były te cztery morderstwa w Krościenku, takie nieuzasadnione. Panie Stanisławie, ma pan osobistą pretensję do Kurasia o to, że pan został sierotą? I jak pan patrzy dzisiaj, gdy syn jego wnosi sprawę do sądu i żąda sobie niebotycznego odszkodowania prawie 12 milionów złotych za śmierć jego ojca? To mam wielką pretensję, żal, że właśnie no, zrobił ze mnie, z brata sieroty, którymi się musieli wychowywać u przybranych dziadków. Siostry dwie zmarły podczas wojny. W młodym wieku, jedna miała 3 lata, druga 8. I to jest dla mnie to jest coś niewyobrażalnego, że nie wiem, że jakoś tam nic go nie usprawiedliwia. Nic go nie usprawiedliwia, bo z tego co słyszałem od mamy, wiele rzeczy takich, które nawet aż nie chcą przez gardło przejść. Chodził, rabował, mordował. Powinien się ujawnić, jak wszyscy w Polsce, działania partyzanckie. A on dalej, to była banda ognia. Jeszcze taką ciekawostkę. Jak się przyjmowałem do szkoły zawodowej, to się pisało wtedy, znaczy no podanie, nie? Żeby co tam, jak tam data urodzenia. No więc podanie zawsze zaznaczałem jakoś. Nikt nie miał, o to mi uwagi nie zwracali. Podanie pisałem, urodziłem się wtedy i wtedy. Znaczy nazywam się tak i tak, urodziłem się wtedy i wtedy. Jestem półsierotą. Mój tata zginął z rąk bandy ognia. Tak zawsze podkreślałem w każdym podaniu w tych czasach. Czy ktoś z historyków rozmawiał, czy przyszedł do mamy, czy ktoś rozmawiał, ktoś się dopytywał, jak to się stało, czy szukał was jako świadków? Nie było nic takiego. Nikt, nic, żadnych, żeby ktoś tam się dociekał. Tak, ja tu gadałem, jak zginął. Nikt się nie zjawił. A od tych ogniowców coś nie było wiadomo po latach? Nikt się z nich nie przyznał? Gdzie on leży? Nie. Czyli do dzisiaj nie wiadomo? Nie wiadomo, kto był wykonawcą. No wiadomo, że z rozkazu ognia, ale kto był wykonawcą, nie wiadomo. Co pan myśli na temat odszkodowania, o które się stara syn ognia, Zbyszek Kuraś? To myślę, że odszkodowanie to by się należało tym wszystkim pokrzywdzonym, którzy pozbawił ogień życia, a nie synalkowi ognia. Nie wiem, jakie władze wymyśliły to odszkodowanie dla syna ognia. To odszkodowanie powinni dostać dzieci pomordowanych przez jego tatę. Nie zgadzam się z tym. W żadnym przypadku. To jest to dla mnie haniebne, niesprawiedliwe i niemoralne, no, dodam. Gdy ogień zabił tatę Franciszka, to jak to było? Jak byście sobie radzili? To były trudności. No mama wzięła do domu taką przybraną ciotkę, która była, no pomagała w gospodarstwie, bo było duże gospodarstwo, nie dalibyśmy sobie bez niej żadnej. Jak ona się nazywa?
no Wielowska, nazywała się Wielowska Wiktoria, z tej samej wsi, z Koniny, która później już też była uważana jako to była dalsza ciotka, była uważana jako z rodziny. Natomiast mama bardzo to uszanowała. Wiszce dała tam parę takich no, kawałków, co się pobudował ten Tadek. Także no, należało jej się to, bo bez niej ani rusz. No, mama jak mi opowiadała, jak już później dorosłem, no to ogień bywał u nas. No wiadomo, po co się tam sadzili. O wódce nie gadać nic. Dlaczego? Trzeba właśnie o wódce zagadać. No, tam wypili jakiegoś kielicha. No i mama opowiadała, że ogień mnie nieraz trzymał na rękach. No. I jak później mógł coś takiego zrobić? Mówi, byli gorsi, to jak później uważała, byli gorsi od tym, jak się nazywało to wojsko takie niemieckie. No, wehrmachtowcy jak byli jakoś raz, no to mama ich po czym, bo coś tam sprawdzić, to się chyba doniósł, nie, że partyzantka, no ale mówi, że nie wie o co chodzi, bo Niemiec ją nie znało, no to poczęsowały jedzeniem, zjedli jedzenie. Też pokazali zdjęcie swoich rodzin mamie, aż się popłakali, że oni tu nikt musi, bo Hitler kazał i muszą. No tak mi mama opowiadała. To było w czasie wojny. No, w czasie wojny. No ja jako syn Franciszka Zapały mam taką prośbę, wręcz żądam, żeby władze IPN-u postarały się odnaleźć chociaż kości mojego taty, żeby był godnie pochowany na cmentarzu. Nazywam się Jacek Zapała. Odnośnie tutaj materiału, który jest nakręcony, no mogę też nieco powiedzieć, ponieważ w Kolinie, czyli w miejscowości, gdzie mieszkała babcia, wdowa po niedźwiadku, jako młody chłopak do 8 roku życia praktycznie spędziłem tam czas. No i też jako wtedy ten młody chłopak często tam próbowałem coś tam się dowiedzieć od babci, dlaczego akurat nie mam dziadka, kiedy inni mają tego dziadka, co się stało. No powiem tak, że jako młodemu chłopcu to babcia bardzo ciężko jej było mówić na ten temat, w ogóle unikała. Dopiero później, jak już miałem te, dajmy na to, te 18-20 lat, troszkę więcej, jak to się mówi, można było się dowiedzieć. No więc dla niej to była ogromna trauma, w ogóle śmierć męża po wojnie, kiedy wydawało się, że wszystko już zmierza do dobrego. Nagle człowiek ginie, mąż zostaje z dziećmi sama. Tutaj no, trzeba działać, trzeba się zabierać za życie. Babcia nigdy nie wybaczyła ogniowi no tej śmierci swojego męża, ale to chodzi o to, że w jej domu, dom babci, czyli dom niedźwiadka, był punktem wpisanym w konspirację. To było, jak teraz byśmy powiedzieli, Melina, tak? W ogóle sygnowana też, jeśli chodzi o Armię Krajową. I ogień bywał w tym domu. Bywał jako gość. Babcia go gościła. I tego nie mogła wybaczyć, że ten gość, którego gościła, który jadł chleb z tego domu, później po prostu jej męża zastrzelił. Nie dość tego, do tej pory nie wiemy, gdzie jest ciało Franciszka Zapały. No i babci później już o to też chodziło, żeby znaleźć to ciało. Chodziła, z tego co się dowiadywałem, przede wszystkim tym szlakiem prowadzącym z Koniny w stronę Ochotnicy. Później te miejsca, obozowiska też ognia sprawdzała. Mówiła, że no, widziała trupów bardzo wiele, to na swojego męża nie trafiła. Dziadek był łącznikiem oddziałów partyzanckich, czyli różne meldunki, różne przenoszenie rzeczy, czyli osoba bardzo ważna, jeśli chodzi o utrzymanie łączności w oddziałach partyzanckich. No i też z tego tutaj właśnie
Z tej okazji ten dom, który wybudował, w którym no, żył mój tata, jego brat, dwie siostry, które zmarły w trakcie wojny światowej, no, był tym domem, w którym też przechowywano różnego rodzaju materiały. No i tu jest następna właśnie sprawa, przyczyna prawdopodobna śmierci Niedźwiadka, ale też drugi też pseudonim był, to był przybytek od nazwy osiedla, tak się nazywa osiedle to Góralskie w Koninie, przybytki. Dom istnieje, co ciekawe, do tej pory. Jestem jego właścicielem. Mam tu jest odnawiany. No jest to kawał historii, co by nie mówić. No, ale przede wszystkim związany z tym, że także przebywał tam. Później, już po II wojnie światowej, po ujawnieniu się, mieszkał kilka lat. Dowódca 4. Baonu, 1. PSP Armii Krajowej, Lampart Major. Tutaj jeszcze jedna taka przychodzi mi... Historia związana z Lampartem i z babcią, która przekazywała mi to właśnie słowa odnośnie dziadka i ognia, więc Lampart do końca swojego życia, tak jak babcia opowiadała, nie mógł sobie wybaczyć, że ognia nie rozstrzelał, że nie wykonał wyroku na nim. Zawsze babci powtarzał, że on go miał na niego wyrok, mógł go rozstrzelać. To przekazywał Lampart, czyli Julian Zapała babci. Jeszcze raz powtórzę, żałował do końca swojego życia, że wtedy go nie zobaczył, bo wtedy miałby brata. I żałował to, że on tak z nim postąpił, a on po prostu brata później zabił. Taka była sytuacja odwrotna. Tata pracował później już po wojnie w przedsiębiorstwie. Nazywało się przedsiębiorstwo przemysłu wiertniczego we Wrocławiu. Oni działali przede wszystkim na ziemiach zachodnich. I tu jest taka ciekawostka, że tata mój osobiście dotarł do osób, które były bardzo blisko zamieszane w likwidację właśnie Niedźwiadka. Jemu chodziło przede wszystkim o znalezienie tego miejsca pochówku. To najważniejsze, wiadomo, że już nie odwrócimy pewnych rzeczy, śmierci. No ale żeby godnie człowieka pochować, o to też babci chodziło. Tego grobu, no praktycznie szuka do końca życia. Różne tam jeszcze wątki próbowała podejmować. No te osoby, ja już nie pamiętam odnośnie pseudonimów, w każdym razie dotarł do tych dwóch osób, no też niestety, jak to się mówi, umyły ręce. Jaki jest twój stosunek w tej chwili do odszkodowania syna ognia Zbigniewa Kurasia i jego rodziny? Powiem tak, dla mnie to jest komedia. Po prostu, wiecie, słuchając babci, jak pytałem się ją coś o dziadka odnośnie ogniowców, to nie padał inny epitet jak banda, bandyta. I to nawiązanie jeszcze do tych czasów normalnych, wcześniejszych, wojennych. I to nie, że Machejek wymyślił bandytę ognia. Nie, to ludzie tak już określali ognia po 45 roku i ludzi, którzy jemu towarzyszyli. Co byś dzisiaj chciał powiedzieć synowi ognia w związku z tym, gdy on stara się o odszkodowanie za śmierć swojego ojca? Co tutaj powiedzieć? Ja myślę, że dobrze by było, żeby syn ognia wczuł się przede wszystkim w sytuację osób, które zginęły z rąk lub za pośrednictwem rozkazów ognia. Myślę, że tylko tyle wyłącznie. To jest kwestia godności, honoru. Także myślę, że wystarczy. Oczekiwałbyś od niego, żeby użył tego słowa przepraszam. Za ojca. Ciężko mi, wiecie, powiedzieć, czy nawet chciałbym takie słowo usłyszeć. Wiadomo, bardzo miło jest usłyszeć i dobrze, jak ktoś wyciąga rękę. Patrząc z tej strony, jak najbardziej. Ale w cuda nie wierzę. Gdy zapłonął marny świat, bez drążami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni. Mieszał czas.
Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali